tabaku, kawy. Zobaczcie, że jestem rozczochrana, że jestem jakaś taka nieformy, ręce brudne. Słuchajcie, normalnie jakiś kabaret, okropny kabaret, najgorszy scenariusz każdego filmu. Zamknęłam się w pokoju właśnie, żeby przetestować napój John Lennon. Co się okazało, nie mogłam wyjść z pokoju, klamka mi się zablokowała. Potem był taki moment, że tak nacisnąłam, że zaczęła coś widocznie się połamało, zaczęła się obracać 360 stopni. Musiałam się wydostać z pokoju, no musiałam. Próbowaliśmy wszystko z tatą zrobić, co się dało. Musiałam od mojej strony wyciąć. Widzicie? I na dole, i na górze musiałam powycinać drzwi. No i drzwi sobie stoją oparte o ścianę. No i będzie trzeba prawdopodobnie kupować nowe drzwi. Powiem wam, z jednej strony się cieszę, bo jest to pretekst, żeby kupić nowe drzwi. Tu specjalnie postawiłam odkurzacz, żeby te drzwi podpierało, żeby nie zjechało, bo teraz jest... No mówię, około 24 nawet już może być gdzieś, około godziny w końcu skończyłam, przed sekundą skończyłam. Na górze fajnie poszło, pchnęliśmy z tatą, okej, puściła, na dole musiałam do samego końca piłować. Dzięki Bogu powiem wam, że się sama zacięłam w tym pokoju, że akurat psa nie było. Bo tak się stało, ja akurat z psem byłam na dworze, ale tak się stało, że pies zaczął piszczeć, bo coś kurczę, widocznie brzuszekiem boli, bo Bobu się najadła. No i na dwór trzeba było z nią wyjść, więc mama z nią poszła. A ja byłam zamknięta w pokoju, próbowałam się wydostać, w końcu się udało, wow. Ja tak się cieszę, że się w końcu udało, ale ile mnie to nerwów napsuło. Teraz mi ręka drga, bo powiem wam, no to jest masakryczny wysiłek. Piłować moją piłką i heja, lecimy metal. Ale się udało, cieszę się, że się udało, tylko właśnie jestem wściekła, że na samym dole musiałam do końca piłować, bo drzwi nie chciało puścić. No i cieszę się, bo będą nowe drzwi w pokoju. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No niestety, ale tym razem jak będę brała drzwi, to nie biorę z żadną szybą. Biorę całkiem zabudowane drzwi. I będzie święty spokój, nawet jakby coś się z klamką stało, to wtedy drzwi można wyważyć. A tu po prostu nas blokowała szyba. No bo szyba mogłaby się zbić, bo normalnie byśmy wyważyli drzwi, ale po prostu, żeby szyba się nie stukła. Dobra, ja się zbieram, idę się kąpać, idę spać, bo powiem wam, jestem umęczona. Umęczona, brudna, spocona. I ręce poranione przez tą piłkę. Okej, miałam tutaj osłonkę na tą piłkę, ale trzeba, musiałam ją docisnąć, ona z dwóch stron ma igiełki, więc musiałam palcami dociskać, bo mam ręce poranione i brudne. Nikomu nie życzę takiego, cześć. Masakra. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Mamy piękną pogodę za oknem, w końcu. Czy są jakieś plany na dzisiaj? Nie wiem, powiem wam, tak mi ramię boli, jakbym normalnie miała siniaka po wczorajszym piłowaniu, no naprawdę. I tym razem mamy do przetestowania chałwę. Chałwę ukraińską, w 100% ukraińska. Tak ona wygląda. To jest jedyny produkt, który muszę przetestować, bo pomału zaczyna się termin ważności kończyć. No to otwieram i to jest w 100% ukraińska czekolada. Czekolada, chałwa z tym czekoladą. Otwieramy. Akurat dla miłośników chałw. Tak wygląda. Z zewnątrz niby jest taka tłusta, ale zobaczycie, że jak ją ukroimy, to ona jest taka fajna, sucha. One tak tłuste nie są. To nie są takie chałwy jak u nas w Polsce, że jecie i one zaraz są tłuste właśnie. Nie, one są takie troszkę suche. Jak wiór. O kurczę, coś tam mogę. Chociaż udało się przeciąć kawałeczek. Jakiś taki nieduży. O. Dobra. Już tutaj widać, że one są suche. Oni w ogóle mają bardzo dobre chałwy. Tą będę jadła pierwszy raz. Chałwa słonecznikowa w 100%. Słonecznik mieszany z wanilią. Jest na pewno bardzo dobra, godna polecenia. W ogóle myślę, że miałabym oceniać tą chałwę, dałabym jej 10 punktów. Jak dla mnie to właśnie te chałwy lepsze są, nie te polskie, tylko typowo ukraińskie. Jak jesteście na Ukrainie, kupcie chałwę, bo jest naprawdę bardzo dobra. Jest naprawdę rewelacja, więc gorąco polecam. Dobra, Elce z mamą na spacer, tak jak poszliśmy się ostatnio przejść na koło ze dwoma, a potem zabieram was w jedno miejsce.
mamy shake'i z KFC o smaku kawy. No to próbujemy. Jest jakieś zimne, ale mało słodkie. Dobrze. Mało słodkie i zimne. Ale okej. Okay. Jeszcze zamówiliśmy duże frytki na wynos. Nad ketchup jest. Zamówiliśmy jeszcze duże frytki, ale pachną. Tak, jak widzicie, jestem z powrotem w domu. Było takie założenie, że pójdziemy do McDonalda, więc wam nie mówiłam, że pójdziemy do McDonalda na szejki, a co się okazało, poszłyśmy do KFC na szejki i frytki. A dlatego, bo już od jakiegoś czasu chciałam iść do KFC na szejka, bo po prostu w McDonaldzie są tylko trzy smaki. Truskawka, czekolada i waniliowy. A w KFC są te same smaki, oprócz tego jest masło orzechowe, którego nie lubię, ale jest i się okazało, że jeszcze jest kawowy shake, dlatego jest większy wybór, a następnym razem coś spróbuję innego, bo jest tam taka jedna rzecz, cytrynowa albo arbuzowa, też coś właśnie w tym stylu, w stylu takich shake'ów, coś w tym stylu, na pewno to przetestujemy, nie wiem kiedy, czym prędzej czy później na pewno to przetestujemy, czyli widzicie, nasze plany jak zwykle się zmieniły. Teraz szybki czas pozdrowień i odpowiedzi na Wasze pytania. Serdecznie pozdrawiam Błażej Krupiński, serdecznie pozdrawiam Agnieszka Mikrut, serdecznie pozdrawiam. Nieco inna gimnastyka, serdecznie pozdrawiam. Coca-Cola czy herbata? Coca-Cola, pizza, ciasto, baton Mars czy ogórek? Baton Mars, pomidor czy YouTube'a? Pomidora. YouTube'a. Pozdrawiam, pozdrowisz Nikolę, nieco inna gimnastyka? Pewnie, że pozdrowię. To serdecznie Ciebie, Nikola. Nikola, nieco inna gimnastyka, serdecznie Ciebie. Pozdrawiam. To Was serdecznie wszystkich pozdrawiam. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, w kolejnym wspaniałym dniu.